Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Senat wprowadził do projektu przyjętego przez Wysoką Izbę 6 poprawek. Można określić, że 3 spośród tych poprawek są poprawkami legislacyjnymi, redakcyjnymi, które doprecyzowały przepisy przyjęte przez Sejm. 3 zmieniają czy korygują je w sposób merytoryczny. Poprawka numer 1 dotyczy doprecyzowania właśnie kwestii zawiadomień dokonywanych drogą elektroniczną. Poprawka 2 ma właśnie charakter ten, o którym wspominałem, co do 3 poprawek redakcyjnych, legislacyjnych. Poprawka 3 ma istotne znaczenie, rozstrzyga wątpliwości także, które mieliśmy w Sejmie, a mianowicie czy przesłanki wyrażane w artykule 7 ust. 2 i w artykule 9 ust. 1 powinny występować łącznie, czy mogą występować rozdzielnie. Senat przesądza w kierunku opinii, która zresztą cieszyła się większością w komisji, w związku z czym tu przyjęliśmy, jak i poprzednie, rekomendację pozytywną. W zmianie 4 chodzi o doprecyzowanie, od kiedy będą obowiązywały odsetki za zwłokę. W przypadku zmiany realizacji umowy, w których jedną ze stron jest podmiot publiczny, zmiana 5 ma charakter redakcyjny, zmiana 6 również doprecyzowanie redakcyjne. Komisja Gospodarki rekomenduje Wysokiej Izbie pozytywne przyjęcie wszystkich poprawek Senatu. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.